wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i oczywiście na samym starcie koniecznie łapka w górę musi zostać zostawiona. Zapraszam na drugi kanał Szymson Plus i na kanał vlogowy Filip Szybka, ponieważ tam zaczynają się vlogi 10 czerwca. Przypominam, pierwszy vlog w Ratuje. Zachęcam widzów bardzo, ale to bardzo serdecznie do tego, żeby się tam dołączyli. A ja dzisiaj w tak pozytywny sposób zaczynam odcinek, ponieważ jest ukryta pewna rzecz pod moim domkiem i nie podoba mi się to. Mega mi się to nie podoba, że jest jakaś ukryta rzecz. Nie wiem totalnie, co to tam robi, znaleźliśmy kordy. Nie wiem, dziwne miejsce bardzo. Boję się tam schodzić, ale patrzcie, przypomnę wam, co to jest. To jest tutaj, uwaga, myk, myk, myk. Więc dzisiaj tam zejdziemy i zobaczymy, co tam się dla nas kryje. Ale ja oczywiście nie wejdę tam bez uzbrojenia. Nie ma takiej możliwości. Więc dzisiaj wyciągam, prawda, tą piękną tutaj zbroję i zakładamy ją, zakładamy, żeby być przygotowani na najgorsze tak naprawdę. I złote jabłka też się nam przydadzą. Tu mamy fajną ukrytą skrzynkę. A właśnie, zmieniłem tę skrzynkę. To też wam muszę powiedzieć, bo lekko ją ulepszyłem, bo tutaj była dźwignia, musiałem tak klikać, wyklikiwać i tak dalej. A tutaj patrzcie, klikam sobie, sama się zamknie klapa, więc automatyczna, że tak powiem, sytuacja. Ja się zainspirowałem tym tutaj, bo to jest na tej samej zasadzie. I mówię, kurde, to jest genialne przecież. I patrzcie, tutaj sobie robię tak. My klikam, szybko otwieram skrzynkę i ona się nawet może zamknąć, a ja sobie mogę dalej w niej grzebać. Więc mamy spoko, bierzemy jednego koksa, bierzemy złote jabłko, żeby być przygotowani na najgorsze, że tak to ujmę. I co? To nam wystarczy chyba tyle. Dobra, ja nie wiem, no przecież to jest pod moim domkiem. Jakby trzeba było coś, to sobie wrócimy się po coś. Dobra, luneta mi nie jest potrzebna. Wdech, wydech, wdech, wydech. Lecimy tam, muszę to zobaczyć. Boję się strasznie, boję się, ja nie wiem, ja wiecie co, ja zostawię jakąś tabliczkę tutaj na zewnątrz. Jakbym tam gdzieś, kurczę, że tak powiem, zabalował za długo, jakby mnie tam coś uwięziło. To tu jest tabliczka, siema, siema. Jakby mnie nie było, to jestem pod enchantem. Dobra, co, taka informacja tutaj dla kogokolwiek, kto wejdzie i będzie chciał mnie znaleźć. Druga, czekaj, jeszcze tutaj. Zróbmy drugą tabliczkę, bo mi brakło. I na drugiej napiszemy, jeśli to czytasz, to potrzebuję pilnie twojej pomocy. Dobra, tyle wystarczy. Takie tabliczki mamy rozpisane. Jesteśmy, że tak powiem, gotowi. Jak mi się coś wydarzy, to ktoś przynajmniej będzie o tym wiedział. Dobra. Wchodzimy tam, nie ma na co czekać, nie ma na co czekać, kto czeka, ten, kurczę, ten ma problemy. Dobra, schodzimy na dół, powoli, bo ja czuję, że tutaj coś będzie, czuję po prostu, że tu będzie coś, czego nie chcieliśmy znaleźć, bardzo nie chcieliśmy znaleźć. Jest masa lawy i tam coś jest na końcu. Tam coś jest. Widzicie? Tam się coś pali? W sensie, tam jest ognisko z tyłu, ale totalnie nie wiem, co to jest dokładnie. Dobra, przejdźmy tu na spokojnie. Teraz tak, musimy być czujni, bo ja czuję, że tu gdzieś mogą być jakieś pułapki, więc na spokojnie... Przeskoki i żadnych linek nie ma. Żadnych dispenserów ukrytych czy coś tego typu. Nie ma nic, dobra, możemy być spokojni o nasze, prawda, życie. Dobra, przejdźmy tu. Przeskok na drugą stronę. Przeskok tu, łup, dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, w sumie bez przypału. W sumie łatwo to było przejść, dobra, jesteśmy w jakimś zarośniętym czymś. Nie wiem, co to jest skrzynka. Pusta, okej, okay. Mega fajnie, że pusta skrzynka. Dobra, co my tu mamy? Nie! To... Czekaj. Serce... Nie, czekajcie, czy wy pamiętacie książkę taką, którą miałem? Wychodzimy stąd, zaraz tu wrócimy jeszcze. Ale ja sobie przypomniałem o pewnej książce i teraz mi się to wszystko rozjaśniło. Czekajcie, trzeba znaleźć tę książkę. Pamiętacie te zagadki, takie wiersze takie dziwne były? No to już wam tłumaczę, o co chodzi z tymi wierszami, bo już chyba mi się rozjaśniło, o jaką chatę chodziło w tym wierszu. Czekajcie, ja tutaj mam te wszystkie książki. O kurde, teraz pytanie, które to było. Dziennik Tosa to nie był, może to być... Serce Yetiego, to chyba było to. Dobra, to... może to być też... To mogą być te wszystkie nienazwane. O, to może ich być całkiem sporo. Dobra, zobaczmy to. Ja Szybson, członek niepodległego Palionowa, czyli to nie jest to. Serce Yetiego. Zagadka. Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. Ukryte pod domkiem przykrytym ziemią. Noż kurde, czemu ja na to nie wpadłem, że to chodzi o mój dom? No przecież mój dom jest pokryty ziemią. Przecież ja jako jedyny mam taki, kurczę, z hobbicką chatę zrobioną. No przecież tu z bomby wiadomo, że chodzi o mój dom. Dobra, jestem głupi, że ja tego nie zauważyłem. Pod ziemią. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają, tam gdzie zmrożony... Przecież to od początku było powiedziane, gdzie to jest! Co jest grane? Ukryte głęboko, lecz nie siedzi w cieniu. Ukryte pod domkiem przykrytym ziemią. Czyli pod moim domkiem. I teraz uwaga, druga część. Tam, gdzie narzędzia moc większą mają. Enchant.
No przecież to było do przewidzenia, to było do przewidzenia, że to chodzi o to miejsce. No przecież, kurde, jeszcze była druga zagadka, czekajcie, trzeba znaleźć tą drugą zagadkę, bo ona też mnie interesuje bardzo. Zobaczmy tak, jak chcesz mnie znaleźć, to zacznij szukać tam, gdzie jest zimno. Dobra, to mamy gdzieś tą książkę. Usuwamy to, co jest ten. Jest tu zimno, ale nie o to miejsce chodziło. Dobra, to są jakieś stare książki, wywalamy to, trzeba to czyścić, bo nawet nie wiem, o co chodzi. Szukaj, dobra, to też, wywalamy. Kolejna książka, to już jest nawet pusta. Tutaj mamy, o, jest zagadka druga. Komu zależy odkryć zagadkę, ten będzie szukać nocą i rankiem. Mówią, najciemniej jest pod latarnią, tam też ukryte pod głową. No i ta zagadka, nie rozumiem jej totalnie, to wygląda jak jakiś troll, to się w ogóle nie rymuje nawet, nie? Latarnią, bałwanią, no kurde, nie wiem, dziwne to jest totalnie. Ale czy to jest jakieś nawiązanie do mnie, że jestem bałwanem? Nie podoba mi się to bardzo, nie wiem, kto to napisał. Czyli wybrałeś mint, komra, to jest znowu jakiś syf. Już zróbmy tutaj, że tak powiem, sprawdźmy wszystko, wrzuć głowę osoby, którą chcesz ocalić. Dobra, to też jakieś stare, niepotrzebne coś. I ostatnie, piekielna dziura, co? Na górze zimno, na dole ciepło, zimna temperatura jest jeszcze w innym... Dobra, nie wiem, co to są za książki w ogóle. Dobra, bierzemy te czyste książki, odłóżmy je tutaj wszystkie, żeby one tutaj sobie po prostu egzystowały na spokojnie. Zróbmy tak, te czyste książki dajemy tutaj, żeby one nam nie przeszkadzały i żebyśmy wiedzieli, że są czyste wszystkie. Ta też jest czysta i ta chyba nie jest czysta. Tak, to jest ta druga zagadka. Druga zagadka, nie wiem, o co chodzi z tą drugą zagadką, ale pierwsza zagadka na pewno. Czekajcie, gdzie ona jest? Tu, serce Yetiego. To jest taka, że tak powiem, kluczowa zagadka, no bo po niej faktycznie widać, że chodziło o to miejsce. No po prostu nie wiem, jak ja mogłem tego nie zauważyć. Mega dziwne to jest, że tego nie zauważyłem, że po prostu jakoś, że mi to umknęło. No ale dobra, zejdźmy tam jeszcze raz na dół. Weźmy tą książkę ze sobą, otwórzmy tutaj to. Nie jest tam niebezpiecznie. Mam wrażenie, że ogólnie to miejsce, które jest tutaj pod tą... pod tym moim domkiem, że ono tutaj było za czasów, kiedy jeszcze tutaj nie było Palionowa. Takie mam przypuszczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to by... Że... Ej, to mi się teraz rozjaśnia wiele rzeczy. Bo skoro... Dobra, mam pewną teorię, widzowie. Ja w ogóle mam chyba nie na... No właśnie, nie miałem na największym zoomie kamery. Właśnie tak słyszałem, że coś jest nie tak. Ale nieważne, mam pewną teorię, widzowie. Ponieważ zastanawialiśmy się, co spowodowało, że Yeti dołączył na Palionowo. Co się stało, że on tutaj w ogóle się pojawił i tak dalej. I całkiem możliwe, że on właśnie szukał serca swojego, które gdzieś było ukryte na świecie i on po prostu nie wiedział, gdzie ono jest. I po prostu przyszedł tutaj na Palionowo, bo liczył na to, że właśnie tutaj w tym miejscu może tutaj gdzieś być. Albo miał jakiś przeciek, albo prawdopodobnie miał tą książkę i tą zagadkę znał, przez co wiedział, że może gdzieś to tutaj być, ale nie wiedział gdzie. No i ta zagadka mówi ewidentnie o miejscu, które jest pod moim domkiem. Co sprawia, że on prawdopodobnie szukał tego swojego serca, a to miejsce, w którym właśnie jestem, było tutaj zanim ja w ogóle wybudowałem domek. Nie wiem, czy jest to możliwe, czy... No, ja w ogóle nie zauważyłem nic budując jakby ten domek, tam w szczególności ten enchant i tak dalej. No ale mogło mi to umknąć, mogło tam, nie wiem, mogły jakieś być tam bloki, nie wiem, jakby to powiedzieć, żwiru, które w momencie, kiedy ja postawiłem swoje bloki, one się zapadły na dół. No nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. W każdym razie mamy serce Yetiego. Ja mam plan taki, że... Nie będę nikomu póki co na Palionowie nie mówię o tym, że znalazłem to serce. Zostawiam to dla siebie, wy widzowie też nikomu tego nie mówcie, niech nikt się o to wa... Wiecie, zostawiam to dla siebie na razie, bo może kiedyś nam się przyda ta informacja, może kiedyś to serce Yetiego przysłuży nam do czegoś. Wiecie, nie chcę go oddawać Yetiemu, bo nie wiem totalnie, co on zrobi, kiedy je odzyska, a póki co jesteśmy zaprzyjaźnieni, więc... Wszystko jest git, po co mu to serce, tak jakby, nie? Wiecie, o co chodzi. Może on dzięki temu staje się jakiś mocniejszy czy coś. Ja też tego nie chcę brać, bo nie wiem, co się stanie, jak ja to zabiorę. Może się uruchomi jakiś mechanizm, nie wiem, przywołamy jakieś siły nieczyste. Nie wiem, nie chcę tego w ogóle brać, więc niech to sobie tutaj po prostu jest. Zapamiętajmy, że tutaj jest i nie ruszamy tego, wiecie, mamy na razie to gdzieś. Ale całkiem ciekawe znalezisko i totalnie spodziewałem się, że takie coś będzie pod moim domkiem. Jestem, szczerze wam przyznam, w wielkim szoku. Więc tutaj to miejsce trzeba chronić, mam nadzieję, że nikt tego nie odkryje, no więc nikomu nie mówcie o tym, że tutaj coś takiego jest, niech to jest sekret między nami, dobra, niech to jest taki nasz, o kurczę, nie zdążyłem, niech to jest taki nasz sekrecik tutaj palionowy, że tak to ujmę, tutaj rozwalmy te tabliczki w takim razie, żeby nikt już się nie martwił tutaj, że coś mi się wydarzyło, jestem żywy, żyję, mam się dobrze, więc tutaj odłóżmy sobie te skrzynki, patrzcie, znowu mi się robi syf w tych skrzynkach, ale dwo co, posprzątałem, no i znowu mamy, ale to, tak jak powiedziałem, trzeba być rygorystycznym w tym, co bierzemy do ekwipunku, a czego nie bierzemy, więc uwaga, w tym momencie, co mi jest potrzebne, biorę, co mi jest niepotrzebne, wyrzucam i spalamy. Jajo mi niepotrzebne, węgiel możemy zostawić, to wywalamy. Kobla mamy dużo, dirta mamy dużo, liście wyrzućmy, bo to tylko jedne, wyrzućmy to i to. Patyki też możemy wywalić, strzały nam się mogą przydać, to wyrzućmy. Dobra, i teraz już resztę wiem, gdzie mamy posegregować. Tutaj jest to, węgiel mamy tutaj, więc super fajnie. Dobra, jedzenie jest tutaj, więc odłóżmy to i to.
Mamy żarcie. A właśnie, te złote jabłka możemy odłożyć, bo już mi są niepotrzebne. Więc odłóżmy je z powrotem tutaj, gdzie jest ich miejsce. Myk, myk, myk. Dobra, to jest git. I odłóżmy tą zbroję moją, bo to też nam nie jest już potrzebne. Więc zabierzmy sobie to tutaj na te slociki i odkładamy z powrotem na nasz stojak. I chowamy, żeby nikt tego nie znalazł. Ta zbroja jest mega dobrze ukryta, służy mi w najgorszych momentach mego życia. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Dobra, te książki. Książki odłóżmy może tutaj, te cenniejsze. To są bardzo ważne książki, które musimy mieć. Chociaż nie, wiecie co, niech są tutaj. Jak już trzymajmy się jakiegoś standardu. Jak są tu książki, to niech tutaj są. Strzały tutaj, łopaty sobie zostawimy, ale odłożymy ją tutaj. No dobra, no nieważne, posegregowaliśmy to jakoś. Więc mamy jakieś takie, że tak powiem, tutaj rzeczy, które mi są potrzebne najcenniejsze i tak dalej. I crafting, nie wiem po co mi ten crafting. Wywalamy, niepotrzebny. Dobra, w każdym razie widzowie, podsumowując, znaleźliśmy serce Yetiego pod moim domem, co jest mocno dziwne, nie spodziewałem się tego, że właśnie coś takiego odkryję właśnie tutaj. No ale okej, to jakby wyjaśnia dlaczego... Ja nie mogę, jak mi się teraz wszystko wyjaśnia, to wyjaśnia dlaczego Yeti przejął właśnie moją chatę i dlaczego mu zależało to, żeby ją przejąć. On miał podejrzenia, że tutaj coś może być, ale nie wiedział, gdzie to jest. Ja nie wiem, dobra widzowie, to się zaczyna nieźle komplikować i ja nie wiem, czy ja chcę drążyć ten temat, więc po prostu zaakceptujmy to, że po prostu mamy to serce, nikomu nie mówimy o tym, że go mamy, jest po prostu, wiecie, git. Mamy serce odhaczone i, że tak powiem, nie drążymy tematu, zapominamy o tym, może kiedyś, jak się jakaś sytuacja zła wydarzy, może to serce nam się przydać, więc zostawmy to jako taką naszą tajną broń przeciwko Yetiemu, aczkolwiek nie, żebym mu nie ufał, ale troszkę mu nie ufam. Nieważne, widzimy się na następnym odcinku, dzięki, pozdro, elo.